niedzielę 21 marca 2021 roku. Serdecznie witam i pozdrawiam widzów chrześcijańskiej telewizji internetowej. Z szerszego fragmentu pragnę przywołać jeden krótki werset, który zapisany jest w Księdze Hioba w 19 rozdziale, wierszu 25, gdzie tak jest napisane. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Jest to werset jeden jedyny wyjęty z obszerniejszego fragmentu z Księgi Hioba. Wszyscy znamy historię Hioba. Wiemy, że stracił wszystko, co miał, chociaż był bardzo bogobojnym i sprawiedliwym człowiekiem. Z tego powodu cierpiał. Cierpiał jak wielu innych ludzi. Stąd pytanie o sens cierpienia zdaje się być jednym z głównych pytań ludzkości. Cierpienie spotyka nas w różnorakiej formie. I każdy człowiek w jakimś momencie swojego życia zadaje sobie pytanie, dlaczego muszę tak cierpieć? Czy cierpienie ludzi w ogóle jest sprawiedliwe? Czy cierpienie ma jakiś głębszy sens? Czy to Bóg zsyła cierpienie? Jak obchodzić się z ludźmi, którzy cierpią? Drodzy, pytanie o cierpienie może szczególnie poruszać, gdy osobiście konfrontowani jesteśmy z bolesną stratą, życiową porażką lub śmiercią. Gdy sami chorujemy lub tracimy bliskie osoby. A nawet gdy w naszym życiu dobrze się dzieje, to samo przebywanie, na przykład w towarzystwie zasmuconej osoby, czy też wysłuchanie i próba pocieszenia jej również i nas obciąża, skłaniając do refleksji i zadumy. Żale innych również i nam często nie dają spokoju. Wypadki samochodowe, katastrofy lotnicze, czy trwająca już na przykład 10 lat w Syrii wojna niszczą zaufanie w stabilność i porządek na świecie. Świadomość naszej ludzkiej bezsilności, bezradności wobec nieuchronnego niejednokrotnie podkopują nasze zaufanie i odwagę do życia. Myślę, że w sposób szczególny pytamy o nie w czasie pandemii, zakażeń koronawirusem, następujących po nim powikłań i wielu odejść. Biblia przeniknięta jest tematem cierpienia, bólu czy niesprawiedliwości. Życie, a zwłaszcza śmierć na krzyżu samego Jezusa Chrystusa, stanowią osnowę Nowego Testamentu. Natomiast w Starym Testamencie kwintesencją tych dylematów jest Księga Hioba. Księga, która określana jest jako księga nie dająca spokoju. Hiob domaga się życia, sprawiedliwości i szczęścia. Wbrew wszystkiemu, co go spotkało, trzyma się jednak obietnicy. Jakiej? Że Bóg musi mieć na myśli jego dobro, dobro swojego stworzenia. I Hiob jest towarzyszem w cierpieniu, przyjacielem obarczonym dużym bólem, a potem w środku smutku i wojny Hiob wypowiada te niesamowite słowa, to zdanie. Wiem, że Odkupiciel mój żyje, albo jak mówi przekład ekumeniczny, wiem, że Wybawiciel mój żyje. Z wielkiego zwątpienia rodzi się nadzieja, że w głębi otchłani jest wsparcie. Upadek nie musi kojarzyć się tylko ze studnią bez dna. Na końcu Bóg zawsze jest obecny i nas wyciąga. Wiem, że mój Odkupiciel, wiem, że mój Wybawca żyje. To jest zdanie na przekór trwodze, które pośrodku zwątpienia zapowiada i przeczuwa ratunek. Nie da się obejść cierpienia, bo nie ma na nie prostego rozwiązania. Księga Hioba przygotowuje różne perspektywy, różne scenariusze na przeżycie, na przejście cierpienia. Uległość i sprzeciw, objaśnienie i obruszenie. Księga Hioba nie ujmuje nic z ciężaru cierpienia. Bada każdą głębinę bólu, aż w końcu wprowadza nas ze środka ciemności na światłość. Wiem, że mój Wybawca się zbliża. Upadek nie pociąga do studni bez dna, bo na końcu zawsze jest wyciągnięta dłoń, która nas trzyma.
Bóg nas wyciąga i podtrzymuje. Ja wiem, że mój wybawca żyje. Życzę dobrej i błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.